Rankingi najlepszych graczy NBA, czyli coś, co subiektywnie dla każdego fana koszykówki będzie wyglądało inaczej. Jeden będzie miał wyżej Magica, drugi będzie miał wyżej Karima, a jeden wyżej Kobiego i tak dalej. No i właśnie rankingi numeryczne mają to do siebie, że często sam nie do końca wiesz, kogo dać, nad kim i dlaczego. Jest też ciężkie, żeby dokładnie w swoich słowach cały czas być konsekwentnym, próbując robić taki ranking, więc łatwiej to zrobić inaczej, czyli to jak zrobimy to dzisiaj. Czyli weźmiemy 30 najlepszych zawodników wszechczasów według mnie i podzielimy ich na 5 różnych tierów. W ten sposób łatwiej zrobić kategorię taką, że no Bird i Magic raczej będą mniej więcej na tym samym poziomie. Moje kryteria oceniania zawsze zaczynają się od tego, jaki zawodnik i jakie ma osiągnięcia. Mówimy tu o tym, jak daleko zachodził w playoffach, jak często się do nich dostawał, jak często to robił. Różne mistrzostwa, MVP, Finals MVP i tak dalej. To wszystko się sumuje. Drugą rzeczą oczywiście będą statystyki, gdzie bardziej będziemy cenić peak niż długowieczność danego zawodnika. Długowieczność jest raczej czym, co będzie przeważać między jednym a drugim dopiero jeśli będą mieli mniej więcej podobne statystyki. Ale na pewno nie będzie tak, że goście, co nie wiem, mieliby po 15 punktów na grę 20 lat z rzędu, co oczywiście jest świetnym wynikiem w NBA, no ale nie będą wyżej all time niż T-Mac, który miał super peak, który też bardzo szybko się skończył. Po prostu tak to nie działa. Trzecia rzecz, też bardzo ważna, to wpływ na kulturę. Czyli dany zawodnik może być odrobinę wyżej niż byłby zwykle, tylko przez to, jak bardzo zmienił kulturę koszykówki, jak dużo się przyczynił do niej. Ale jest już to raczej kategoria poboczna. I co do czwartej, no to oczywiście moje subiektywne zdanie. Nie jestem żadnym dziennikarzem sportowym ani nic takiego i nie mam obowiązku być obiektywny w swoich opiniach. Mimo to postaram się być i tak konsekwentny przynajmniej w tym, co mówię. I oprócz tych czterech, prawdopodobnie też jedna z ważniejszych, czyli eye test. Po prostu widzisz, jaki zawodnik, jakie ma umiejętności i jak dobry był koszykarsko i czasami statystyki nie mogą tego powiedzieć. I nie jest to jakaś super ważna kategoria, praktycznie jest na takim samym poziomie jak moja subiektywna opinia, czyli raczej takim marginalnym, ale dalej istnieje. I czasami mogę dać kogoś wyżej albo niżej, bo na przykład myślę, że zasługuje albo nie zasługuje na takie miejsce, a nie inne. Wydaje mi się, że nikogo nie zaskoczę, że pierwszym z nich będzie Michael Jordan, czyli dla większości populacji najlepszy koszykarz wszechczasów. Niezwykle utytułowany, patrząc też na to, że no właśnie, grał raczej w już współczesnej erze, w erze koloru na pewno, a nie z czarno-białą koszykówką. Czyli te wszystkie nagrody wygrane i tak dalej również znaczą odrobinę więcej, bo faktycznie grał już na legitnych zawodników. No i drugi pewnie też bez zaskoczenia to LeBron James, który również właśnie dla wielu najlepszy koszykarz w historii. Niezależnie, który miałby być tym pierwszym, to obaj panowie są w zupełnie innej kategorii niż każdy inny zawodnik kiedykolwiek. Naprawdę naciągane byłoby ściągnąć kogoś z nich niżej, albo dodać kogoś obok nich, bo zawsze będzie jakieś ale. A w przypadku tych dwóch panów ciężko znaleźć jakieś ale, żeby dać ich niżej. Można się przyczepiać, tylko to nic nie da, bo tak naprawdę będzie to szukanie problemów na siłę. Tier drugi, czyli super elitarna ekipa, którą dalej można oddzielić kreską od reszty i otwierają Kobe Bryant. Chyba nie muszę mówić o wpływie na kulturę koszykarską Kobiego, który wpływ to wykracza nawet poza koszykówkę i ludzie słuchają jego słów i motywują się nim, nawet nie będąc koszykarzami. Pięciokrotny mistrz NBA, MVP ligi, dwukrotny MVP finałów, jeden z najlepszych pików ofensywnych, jakie widzieliśmy, mimo bycia w międzyczasie obrońcą na poziomie All-NBA. Klasa sama w sobie. I obok niego jeszcze dwóch innych Lakerów, czyli Karim Abdul-Jabbar i Magic Johnson. Chyba nie muszę mówić, jak dużo pozdobywali ci panowie. Statystycznie za to wyglądają dosyć podobnie i na przykład Kobe był lepszy w defensywie od takiego Magica, który raczej był tylko czasami niezłym obrońcą, ale tak to raczej bardzo przeciętnym. I słynął z tego, że jako ten duży rozgrywający jest również za wolny i często był mijany przez innych. Karim za to na przykład ma dużo nagród MVP, ale zdobywał praktycznie wszystkie w latach 70., gdzie po pierwsze konkurencja nie była aż taka duża. No i w latach 70. jeszcze dalej zawodnicy głosowali, kto ma zdobyć to MVP. A raczej nie powinni dostawać takiego głosu, bo raczej kierują się swoimi subiektywnymi odczuciami na boisku. Całkowicie omijając te na przykład dzisiejsze kryteria, żeby zostać MVP sezonu. Co nie zmienia faktu, że jest to dalej wielki zawodnik, który zasługuje na bycie w drugim tierze. Oczywiście jeśli jest tu Magic Johnson, no to nie mogłoby zabraknąć Larry'ego Birda. Szczerze myślę, że Magic lub Bird mogliby być nawet najlepszymi koszykarzami wszechczasów, gdyby nie kończyli obaj swoich karier wcześniej. Co nie zmienia faktu, że w tym krótkim
krótkim okresie czasu i tak osiągnęli całkiem sporo. Na swoje czasy najlepszy shooter, jaki kiedykolwiek istniał. I druga dominująca siła, która zmieniła całkowicie oblicze lat 80. No i jest tu jeszcze jeden gość, którego nie mogło zabraknąć, czyli Bill Russell. 11-krotny mistrz NBA i prawdopodobnie tym bardziej na swoje czasy najlepszy obrońca wszechczasów lub jeden z najlepszych. Ale już na pewno gość, którego obrona najbardziej przysłużyła się wygranym. Cały sukces Celtics polegał na tym, że gość blokował, bronił wszystko, po czym reszta robiła kontrataki. Nie mogłoby tu zabraknąć tej legendy koszykówki. No i w ten sposób przechodzimy do tieru trzeciego. I tutaj mamy mój pierwszy kontrowersyjny wybór, czyli Wilt Chamberlain. Wilt robił kosmiczne statystyki, przez które część fanów myśli, że jest najlepszym zawodnikiem kiedykolwiek. Są to raczej 70-latkowie w Stanach Zjednoczonych, którzy go faktycznie mogli obejrzeć, co nie zmienia faktu, że no gość był całkiem niezły i ma dużo rekordów dalej, mimo tego, że grał bardzo dawno. Chamberlainem tylko mam ten problem, że jego super statystyki nie przekładały się na zwycięstwa. Oczywiście dwa razy udało mu się wygrać, z czego raz już raczej był tylko na bandwagonie innych zawodników, którzy go ciągnęli. Ale w tej erze koszykówki tym bardziej raczej cenię wygrywanie niż statystyki, bo grało się na gości, którzy jeszcze nie rozkminiali do końca, nie ogarniali, jak się gra w ogóle w tego kosza. Czyli jak było się wielkim atletycznym freakiem, no to tak, mogłeś ciągle zdobywać punkty. Ale w tych okolicznościach bardziej cenię umiejętność pokonywania całych drużyn. W sumie tu są same kontrowersyjne wybory, ponieważ dalej jest Tim Duncan, czyli również możliwe najlepszy obrońca wszechczasów, który jednak był bardzo stabilnym zawodnikiem, ale nie miał jakiegoś nie wiadomo jakiego piku w porównaniu do innych nazwisk, które dopiero co podałem. Oczywiście obronę ciężej w ogóle zmierzyć statystykami, bo bloki i steala to nie wszystko. I ping Duncana cały czas był niesamowity i ta grupa zawodników w ogóle, którą teraz podaję, jest dalej super elitarna. Zresztą jak każda, ale dopiero po tym tierze trzecim poziom odrobinę spada. Co nie zmienia faktu, że gdyby Tim Duncan miał lepsze średnie, no to tak, no byłby o wiele wyżej, ale tak się nie stało i jest tutaj, a nie gdzie indziej. Mimo to urodzony zwycięzca, który zasługuje na bycie w tej elitarnej grupie. Zresztą no o czym ja mówię, gość jest w top 10 najlepszych zawodników wszechczasów. I obok niego Hakeem Olajuwon, czyli już trzeci i ostatni możliwy najlepszy obrońca wszechczasów. A przy tym najlepszy center pod względem umiejętności koszykarskich. No i gość, który ma wszystko na swoim koncie. Mistrzostwo, MVP finałów, MVP sezonu zasadniczego. Wszystko co trzeba, żeby faktycznie znaleźć się w tej grupie. No i obok niego jeszcze jeden kontrowersyjny wybór, który mógłby być wyżej, czyli Shaquille O'Neal. Z Shaquem mam ten problem, że jego pik jest naprawdę potężny i szczerze nie wiem do końca gdzie go umieścić. Gość miał dekadę stabilnie świetnych sezonów, ale zabrakło w tym odrobiny pracy nad sobą, żeby być ten level wyżej. Oczywiście dalej to jest top 10 najlepszych zawodników wszechczasów i nie ma tu żadnej dyskusji na ten temat. Ale gość nie był jakimś super świetnym obrońcą, bo łatwo było nim manewrować, za to super dominującą siłą pod koszem. I za to mógłbym go dać level wyżej, ale nie dam, ponieważ uważam, że zawodnicy z tieru drugiego są po prostu odrobinę w innej kategorii. No i dalej, tier czwarty otwiera u mnie Oscar Robertson, czyli gość, który był Mr. Triple-Double przed tym, jak to było modne. No i dalej, gość tak jak na przykład Hakeem, który ma wszystko na swoim koncie, żeby faktycznie się tu znaleźć. Oprócz niego jest tutaj osoba, o której nie chciałbym się za bardzo rozwodzić. Karl Malone, który w tym momencie no dalej ma trzecią największą ilość punktów zdobytych w NBA i w połączeniu z ciągłymi meldunkami w playoffach i w finałach oraz po prostu osiągnięciami bardziej indywidualnymi może się tu znaleźć. Chociaż szczerze patrząc na to, jakim był człowiekiem, chętnie bym go wymazał w ogóle z tego rankingu, ale tak się nie robi, ponieważ no już zagrał i gdzieś musi się tu znaleźć. Ale jest tu jeszcze więcej nazwisk, na przykład Moses Malone i Julius Erving. Dwie gwiazdy Sixers, które kiedyś były faktycznie ikonami koszykówki, teraz oczywiście trochę zapomniane, no bo grali dawno, co nie zmienia faktu, że goście naprawdę dominowali tą ligę. I również mają wszystko na swoim koncie, żeby się tu znaleźć. I jedyne co powstrzymuje mnie, żeby ich nie dać wyżej, to to, że ich CV koszykarskie, mimo że bogate, to nie aż tak, patrząc na to, że grali jednak dalej w dosyć słabej erze, po której dopiero wyrosło bardzo dużo dobrych nazwisk, ale ona sama nie miała ich jakoś nie wiadomo
ile. Kolejni są jeszcze Dirk Nowitzki i Kevin Garnett. Goście, którzy naprawdę mają bardzo podobne CV. Obaj mają MVP i obaj mają mistrzostwo. Dirk ma oczywiście MVP finałów, za to Garnett był o wiele lepszym obrońcą. Ciężko tutaj wybrać jednego nad drugim. Jedno jest pewne, prawdziwe ikony koszykówki lat 2000. Nie mogłoby tu też zabraknąć logo całego NBA, czyli Jerry'ego Westa, również zwycięzca. Gość, który zdobył nawet MVP finałów, przegrywając je. Meldował się tyle razy w finałach w ogóle, że aż głowa mała. Po prostu legenda koszykówki, która również popchnęła ten sport dalej. No i tier 5, który otwiera Dwayne Wade. Czyli gość, który po pierwsze był prawdopodobnie najlepszą drugą opcją w historii. Który również spisał się jako pierwsza opcja, zdobywając w swoim trzecim roku z Szakiem mistrzostwo. Jedyne co go powstrzymuje, żeby być wyżej, no to długowieczność, ponieważ gościa zniszczyły kontuzje. Co oczywiście jest bardzo niefortunne, bo przez chwilę był prawdziwą ikoną koszykówki. Dalej jest Isaiah Thomas i mówimy tu o gościu z Detroit, a nie z Celtics. Lider Bad Boys i gość, który poprowadził tą dynastię. Wygrał ile mógł i faktycznie był koszykarzem, który może siedzieć przy tym okrągłym stole najlepszych rozgrywających wszechczasów. Za to przy podobnym jednak z najlepszymi skrzydłowymi może siedzieć na przykład Scottie Pippen. Sześciokrotny mistrz NBA, który również dobrze sobie radził bez Michaela, jednak nigdy nie zdobył tej najważniejszej nagrody. Za to zawsze był dosyć blisko i nieźle, naprawdę nieźle grał. Poza tym no, choćby kiedy Michaela zabrakło na rok w Bullsach, to Pippen prawie zdobył nagrodę MVP. Co dużo mówi o tym, gdzie był jego sufit, jednak dalej wszystkie nagrody, które zdobył, no to jako druga opcja. Obok niego pierwszy, również kontrowersyjny wybór, czemu w ogóle się tutaj znalazł, Kawhi Leonard. Dwukrotny obrońca roku i dwukrotny MVP finałów NBA, z czego w 2019 gość zrobił jeden z najlepszych ranów w historii po mistrzostwo. Jedyne teraz co go niszczy, no to kontuzje, niestety. Najważniejsze co można o nim powiedzieć, no to urodzony zwycięzca, który, miejmy nadzieję, jeszcze coś nam pokaże ciekawego. Do tego gość, który na pewno nic nam już nie pokaże, no to Elgin Baylor. Wielokrotny finalista NBA, All-Star. Gość, który zdobył naprawdę masę punktów i musi stać obok reszty tych zawodników, nie ma innej opcji. Tak samo jak musi tutaj być Duncan Robinson. Jeden również z najlepszych obrońców, jakich widziałem. Przy okazji będąc też raz nawet królem strzelców. Jedyne co go powstrzymuje od bycia wyżej, no to to, że faktycznie zaczął wygrywać tak na poważnie dopiero kiedy miał Tima Duncana. Bo sam zawsze w playoffach sobie nie do końca radził z tymi bardziej dominującymi centrami. To nie zmienia faktu, że był naprawdę godnym zapamiętania zawodnikiem. Tak samo jak godnym zapamiętania był Charles Barkley, który również tak jak na przykład Elgin Baylor pozdobywał masę punktów, ale nigdy nic nie powygrywał za bardzo w NBA. Gość zdobył jedno MVP i jedyne co go dzieliło od zdobycia mistrzostwa, no to bóg koszykówki sam w sobie, więc czy możemy go winić, że nie ma żadnego mistrzostwa? No nie do końca. No i tier 5 zamyka Chris Paul. Nie bez powodu nazywa się go Point God. Gość wydaje się, że nigdy nic nie zdobył, ale gdzie by nie poszedł, jego drużyna po prostu wygrywa więcej. Jednak no również dużo niefarta do kontuzji swoich i kolegów z drużyny oraz urodzenie się też tak jak niektórzy inni w złych czasach, gdzie dominowała zupełnie inna siła. Ale tak, zasługuje na bycie tutaj. Gość nie grał z jakimiś super nie wiadomo jakimi zawodnikami, co nie przeszkadzało mu w tym, żeby zdobywać tak dużą ilość asyst. No bo umówmy się, taki DeAndre Jordan, mimo że była era naprawdę słabych centrów przez chwilę, kiedy on królował w Lob City, no to nie byłby taki dobry, gdyby nie Chris Paul. I na pewno te monster dunki, które robił, nigdy by się nie wydarzyły, gdyby nie miał aż tak dobrego podającego. CP3 po prostu wykreował legendę z dosyć przeciętnego jednak centra. Ale jak widzicie, brakuje tu paru nazwisk i dlatego, że po prostu macie na myśli jakiś gości, którzy się tu dalej nie pojawili. A poza tym nie ma ich tu dalej też 30. A to dlatego, że reszta, o której powiem, będzie jeszcze miała szansę zmienić swoje miejsce, ponieważ dalej gra na wysokim poziomie, na tyle wysokim, że faktycznie jeszcze mogą się gdzieś wspiąć. Więc zaczniemy od góry. I w tierze drugim, oprócz tych wszystkich zawodników, dodaję Stephena Curry'ego. Czterokrotny mistrz NBA, który poprowadził i w ogóle stworzył, zlepił tą franczyzę Warriors, żeby działała jak działa. Prawdopodobnie gwiazda, która najlepiej gra bez piłki ze wszystkich, co jest jego super atutem. Ponieważ nieważne jaką inną gwiazdę do niego dobierzesz, no to będzie to dobrze działało, bo jednak zwykle ci najlepsi lubią grać z piłką. A Curry równie dobrze może większość czasu tylko biegać i dostawać podania na trójkę. No i po prostu urodzony zwycięzca, który również tak jak na przykład taki Tim Duncan po
potrafił poświęcić swoje statystyki na rzecz klubu. No najlepszy strzelec wszechczasów, co ja mogę o nim więcej powiedzieć. Jedyną skazą jego w CV, no to z tych 4 mistrzostw tylko raz dostał MVP finałów, ale umówmy się, mógł dostać więcej. Ponieważ w takim 2015, no to Iguodala dostał tak naprawdę swoje MVP finałów tylko przez to, że wszyscy, którzy przydzielali tą nagrodę, po prostu poszli za chwilą i wskoczyli na ten hype train tego, jak grał Iguodala, mimo że patrząc na jego statystyki w ogóle, no na wszystko, tak naprawdę nigdy nie powinien dostać tej nagrody, mimo że naprawdę szanuję tego zawodnika. No i tak samo 2017-2018, no to Kevin Durant tak naprawdę tak dobrze grał, ponieważ Kerry mu dał taką możliwość, ponieważ to Kerry'ego trzeba było podwajać i to Durant mógł sobie grać na izolacji, na spokojnie, 1-1. Ale tak naprawdę nieważne, ile dostał tych MVP finałów, ponieważ to on zawsze był tym czynnikiem, dlaczego Warriors działa jak działa. No i mam tu jeszcze 3 innych zawodników, którzy no dalej są warci tego, żeby tutaj ich umieścić, ale mogą się jeszcze wspiąć na tej piramidzie. No i pierwszym z nich jest Kevin Durant, który miał 2 razy naprawdę jedne z najlepszych finałów wszechczasów statystycznie. Tym bardziej patrząc na to, że był po tej stronie zwycięskiej. Poza tym na koncie również gość ma MVP oraz super sezony w Oklahomie. Ale kontuzje, złe decyzje i brak farta nie pozwoliły mu wygrywać czegokolwiek od czasu gry w Warriors. Ale zobaczymy, dalej się trzyma jako jeden z tych najlepszych zawodników, którzy grają w koszykówkę. Jednak w 2 innych gości bardziej wierzę, że mogą się wspiąć jeszcze dalej, bo po pierwsze są młodsi, a po drugie po prostu mają lepsze nastawienie. Pierwszym z nich jest Giannis Antetokounmpo. Co ja mogę powiedzieć? 2-krotny MVP sezonu zasadniczego i gość, który poprowadził swoją drużynę do mistrzostwa. To jest naprawdę coś i jest jeszcze zdolny to powtórzyć. Tak samo jak zdolnym powtórzyć jest to Nikola Jokic, który ma dokładnie te same CV co Giannis. Oprócz tego, że gość w tym roku całkowicie pozamiatał ligę, ponieważ na końcu prowadził playoffy we wszystkim, bo miał najwięcej punktów, zbiórek i asyst. Center, którego nie zatrzymasz 1-1, ponieważ jest gościem, który rozgrywa pod koszem. No i gość, który mógł być 3 raz MVP sezonu. Ale narracja i mieszane opinie uniemożliwiły mu to. Patrząc na tę piramidę, warto wspomnieć, że było paru gości, których myślałem, czy by tutaj nie umieścić. Czyli takie powiedzmy honorowe miejsca ma na przykład John Stockton, Allen Iverson, Steve Nash, Jason Kidd i James Harden, z czego wydaje mi się, że powinienem się wytłumaczyć, czemu się tutaj nie znaleźli na przykład Stockton i Iverson. No i będę zwięzły i dosyć okrutny w swojej opinii. Stockton i jego liczba asyst jest moim zdaniem produktem systemu Utah Jazz. Oczywiście był naprawdę wielkim koszykarzem i wielkim rozgrywającym, ale nie w top 30. A jego liczba asyst dopiero wzrosła, kiedy mógł sobie dawać podania do Karla Malone'a, który nie robił za dużo kozłów, tylko od razu rzucał. A Iverson za to oprócz MVP nie zdobył za dużo. Ktoś tak naprawdę jest zapamiętany z tego, że był raz w finałach i naprawdę dobrze sobie poradził. Oczywiście to naprawdę duże uproszczenie, bo jednak wpływ na kulturę koszykarską, na to jak w ogóle koszykówka teraz wygląda, no i sam jego pik ofensywny, no to coś na naprawdę giga wysokim poziomie. Ale nie na takim, żebym go też umieścił w top 30, za to top 40, no to już jego pułap, moim zdaniem. Gdyby to był ranking wpływu na kulturę koszykarską, no to tak, byłby w top 3. Ale nie jest, a gość ma odrobinę gorsze CV niż reszta wymienionych. A co do reszty, no to wydaje mi się, że widać pewien pułap tego, ile osiągnęli, ile robili i tak dalej, między nimi a resztą. No i tak wygląda moja piramida GOATów. Oczywiście część z was przesunęłaby kogoś dodała, kogoś usunęła. Na pewno są takie osoby, które by tak zrobiły, no bo każdy z nas postrzega koszykówkę inaczej. Innym razem pochylimy się może bardziej nad argumentacją każdego poszczególnego z wyżej wymienionych, ale na razie wydaje mi się, że tyle wystarczy. Dajcie znać, co wy byście zmienili, jakie inne opinie macie na temat jakichś koszykarzy, o których mówiłem. Dziękuję moim wspierającym za to, że dalej tutaj są. Teraz już trochę uciekam od pracy sezonowej, na której trzepałem kasę, bo musiałem, żeby przeżyć, więc mam nadzieję, że będzie się tutaj pojawiało więcej, a raczej no musi, bo cisnę wszystko w YouTube'a. Jak chcecie wiedzieć, co nowego w NBA, no to możecie na przykład obejrzeć mój film o drafcie z tego roku. No i dziękuję za obejrzenie, na razie. I najłatwiej będzie zacząć od szczytu, gdzie mam 2 nazwiska. Wydaje mi się, że nikogo nie zaskoczę, że pierwszym z nich będzie...